Schronisko Przygibek. Jedno z naszych celi, a my idziemy na Wielką Raczę, ale od tylnej strony przez Przygibek. Tak, coś powiem. Wyruszamy na ostatnią naszą wycieczkę podczas tegorocznego urlopu. Nie będzie krótka. Trasa powinna zająć nam 6,5 godziny, ale biorąc pod uwagę wypoczynki, konsumpcję, tudzież filmowanie artystyczne, cofam się, zajmie nam to pewnie z jakieś 8 godzin. Wyruszamy, jest godzina, która tak? 9:30. No, to wiadomo, w co będziemy. Okaże się. Pita. Idziemy szlakiem. Dokładnie. Startujemy zielonym, stąd. Później kawałek czarnym, czerwony na Wielką Raczę i z powrotem zielony. I żółtym. Tak jest. Początek asfaltem. Okej, dotarliśmy do miejsca, gdzie się szlak żółty rozdziela ze szlakiem zielonym. Za parę godzin się tu pojawimy. A teraz zielony tam. No i skręcamy lasek tam. Koniec asfaltu. Asi chłodzenie jest. No, może tak być do końca, nie? Oby było. Co jakiś czas natrafiamy na drzewa ze wspornikami. Tam w dali też tak jest. O, turysta. Tam już chyba wyjdziemy na otwarty teren. To nie dobrze, będzie grzało. No. I teraz w górę. Kolejne metry w górę. Pełno zwierząt widocznie.
zarzyna wśród paprotek innej zieleni. Troszkę tu, tam i hop. Miam. Chcesz coś? Nie. Tam chyba idziemy. Chyba. Dobra. Tam jest taki dach mój. Jest tego materiału dużo i pod palcami małymi jest go za dużo, powoduje odciski. No, chyba się zbliżamy do czarnego szlaku. Mi się też tak wydaje. Z wczorajszego dnia. Ciach, i znów jesteśmy w tym samym miejscu. Tam droga do krzyża jubileuszowego. A w dół droga do schroniska. Gdzie zrobimy krótką przerwę na dwa łyki. Piątkę. I dalej w drogę. Od tyłu. Jeszcze. Wczoraj tak jak czytałam, to tam. I tak by według mapy wynikało. Ja nie wiem. Do mnie jak strasznie ruchliwie tu jest. Aha. Wiesz. O. Idziemy tam na dół. Grupa ludzi, która lubi przełaje i to z różnicą wysokości. A no. Na Krasolaskiem. To ma na drzewo. Na razie przyjemnie. Dużo ludzi. No ale jak na jedną wycieczkę z tych wszystkich można przeżyć. Wróciła tu jachty, tu coś tam. Nie będę na tym. Plotkujemy. Lecimy w prawo, tak? Ale zapewne tak, zawsze trzeba na to czekać. Tam będziemy szli kiedyś, nie wiem, z 20 minut i będzie pierwszy dom słowacki. Ale tylko tak przez kawalątek chyba. Takie mikro podejście w pigułeczce. Ja bym się pozbył wody. Ludzie za nami.
Dobra, mamy jakiś szczyt, ale bez oznaczeń. A ja nie pamiętam, co to powinno być. Teraz sobie zejdziemy dla odmiany. Gdzieś na dół. Zagranica. A my będziemy tam szli. A tu se spatrzymy, spoglądamy. Teraz na Kasię. Jeszcze odrobinę za granicę. Dziś gościmy na trasie biegu przebojowego. Musisz podejść dalej. No, chyba już mamy z głowy. Biegaczy tak. Było nie tak, słuchaj, pchanie się takim młodym, rozwijającym się chłopakom z tycami na wierzch. Nawet jakby to ciało byłoby w lepszej kondycji, to... Mówisz? Idziemy. A ona może na zasadzie rycząca 40, może w swojej kategorii wiekowej wygląda nieźle i się czuje, że to jest takie fajne, a to... Te muszą być nie mała rycerzowa, wielka rycerzowa i mała rycerzowa, nie? To i tamto. Cały czas na dół schodzimy. Żeby potem się wdrapywać. Katarzyna Kozica pokaże nam, jak przejść przez tą pułapkę błotną. Teraz idziemy kawalątek w takiej tej. O, no to tam będzie widać chyba, gdzie idziemy. Pewnie będziemy musieli tą górkę przeskoczyć tu. A potem tam dalej, w dal widać. Schronisko. Chyba.
To oznacza, że jesteśmy na dobrej drodze. Co było też na mapie. Jeszcze mogę. O, kamyczek wpadł. Powiedz, jak to się nazywa. Co? Ja nie wiem, jak to się nazywa. Ale powiedziałeś. Przed chwilą ty powiedziałeś, że to są wiatrołomy. Tak, to ale są wiatrołomy. Czy to jest prawda? Tego nie wiem. Muszę to sprawdzić. Chcesz kwestionować? Nie mam wyjścia. Może zakład? A z jakiej racji? Nie, po prostu nie ma potwierdzone. No. W dół? No, w dół. Po krótkim popasie znowu udajemy się na szlak, drogę. Chyba minęło nas cały autobus Słowaków, który się wysypał i szedł w odwrotnym kierunku niż my. Dobry dzień. Tutaj, tak? Nie, to nie on.
wyjście z lasu. Ile oceniasz? Czasu spędzimy, zanim dojdziemy? Tam? No, półtorej minimum. Co, idziemy? No zobaczymy, jak nam się uda. No obstawiam, że o trzeciej tam będziemy. Jest 1:15. Znowu w lesie. Po prostu Boga za nogą. Raz, dwa, raz, dwa. No. Pasja. Idealna choinka do nas. Jakbyś posłuchała się przewodnika, w którym było napisane, że trzeba siekierę bliżej pleców włożyć. To trzeba bliżej pleców. To byśmy mieli siekierę, ściechali i zabrali ze sobą. I znów do góry. Tym razem chyba pobijesz rekord ilości filmików. Nie. Pewno nie. Stronę. W sensie też się mieliśmy z naprzeciwka. Tak, ale my jak wchodziliśmy na przegiby. No. A, to oni może są w tym. W przegibku w schronisku mieszkają. I sobie zeszli na dół. Pod górę. Pod górę i teraz wracają. Na przykład. No, godzinka będzie. Szak niegody, niezwykły, niespotykany. Tylko w bezpieczeństwie.
Cicho bądź, Ośle. Pączkują tam czy co oni? Czy ich tak dużo? Strasznie tych ludzi dzisiaj żeśmy spotkali. Właśnie mamy wracać do domu, żebyśmy się przyzwyczajali do tych... ludzi. Słów nie mam na to. Ludzie. Jesteśmy blisko osiągnięcia ostatniego szczytu w te wakacje. Wielka racza. Nie wiem, czy to nie jest mała. Ale zaraz się okaże. Nie było wejścia na małą od polskiej strony. Ale tam jest tabliczka. To i zobaczymy, nie ma co to jest. Niczego. I od małej do wielkiej 40 minut, więc nie sądzę. Tak? Mhm. Okej. Okay. Zobaczymy. Pochodziłbyś tu? Tak, mniej więcej wielkości Tatr Zachodnich. Oczywiście. No, tylko chyba jedna jest rzecz taka ciężka. I si widać. No, widzisz? Nic nie pomyślałaś o swoim aparaciku. Nie, jestem zadowolona, że dam radę. Dlaczego niestety? Bo nie ja. Patrz. Przegibek 3.15 i dokładnie tyle idziemy z przegibka. Ale mamy bardziej pod górę. Tam z przerwami to wiesz. Z popasem. Kamieniami pan sobie życzy, czy którędy? Kamieniami, proszę. No to jazda. Za lat 15. W wersji optymistycznej. Będzie wpłacił, będę wyglądała. Jestem biedny student, nie mam z czego. Musisz się nie po to inwestuje w tą swoją naukę, żebyś był biedakiem. Dobra. Schodzimy żółtym szlakiem w dół.
liście. No. Taki smuteczek, nie? Jest już taki smuteczek. Musimy go przedłużyć. Schodźmy z 5 godzin. Bartek nam to załatwi. Nie ma problemu. Połączyliśmy się z jakąś główną drogą. No jest dokładnie to, co ten pan mówił. Że tu się zaraz połączą, a my lecimy w dół. I kolejne długie zejście. Prosta taka długa. Umiarkowanie. Ale prosto. Ta droga też nie jest zła. No, no jest podobne. Bo las tutaj trochę przetrzebiony, wiesz. Trochę ta. Te drzewka trochę młodsze. To źle, trzeba kupić inne. O co tak nieprzyjemne. Nie. Jesteśmy w miejscu, w którym szlak zielony skręcił. Mamy wyraz z nim. O właśnie. No i teraz jeszcze kawalątek asfaltem, którym już idziemy od jakiegoś czasu. Do końca szlaku.
Ty też nie? Do kupców uważasz. A nie ma pieniędzy. Aha, to zaraz ci dam. No i dotarliśmy do końca. No jesteśmy, bez żadnej ściemy. Żadnych wcześniejszych parkingów jak ta cała reszta. Właściwie zarobione punkciki, cholera. Koniec.